Cześć kochani, dzisiaj zapraszam Was na szybkich ulubieńców października. Nie mogę już uwierzyć, że to jest listopad. Po prostu masakra mi ten czas gdzieś jeszcze w tym całym stresie zabieganiu ucieka, więc bez zbędnego wstępu przejdę od razu do rzeczy. Pierwszym ulubieńcem zostało serum z witaminą C z E-Naturalne. To jest akurat wersja z VitaSource, nie wiem czy to się tak mówi. To jest, ja dostałam kilka właśnie takich, w ogóle taką fajną paczuszkę z E-Naturalne do wypróbowania, z czego się bardzo, bardzo cieszę. I na pierwszy rzut poszło właśnie serum z witaminą C. Jeśli oglądacie mnie od początku, to wiecie, że uwielbiam półprodukty z witaminą C. Zwykle stosowałam właśnie, albo robiłam sama całkiem na początku, albo z biochemii urody. W ostatnich latach robiłam sobie taką kurację kilka razy w roku. I pierwszy raz właśnie wypróbowałam teraz serum z E-Naturalne. Świetne serum, to jest taka porcyjka na 9,90 chyba kosztuje, 9,90 zł. I to jest taka porcja na 10 dni. Mi spokojnie to starczyło, zużyłam nawet przed czasem, ponieważ stosowałam dwa razy dziennie, żeby właśnie dać swojej skórze takiego kopa witaminy C. Teraz mam przerwę i wypróbuję następne. Teraz mam jeszcze chyba wersję z czarnym bdzem i mango. Świetne serum, ma taką fajną konsystencję, bardzo fajnie się wchłania i cera podczas stosowania tego serum naprawdę wyglądała super. Byłam bardzo, bardzo zadowolona. Kolejny produkt to jest też produkt do twarzy, kosmetyk do twarzy, który Wam już też pokazywałam w filmiku z zakupami z ekotargów. Jak ten targ się nazywał? Ekotargi chyba, tak? I to jest taki krem w płynie firmy, marki Zapach Ciszy. Już zużyłam ponad połowę, ponieważ też używam to serum dwa razy dziennie. To jest po prostu czysta, czysta przyjemność. Uwielbiam jego formę, ponieważ nie ma żadnego emulgatora. Jest tutaj, są tutaj hydrolaty z mieszanką olejową właśnie, no nie do końca pomieszany, ponieważ właśnie olej pływa oczywiście u góry tutaj. Trzeba mocno wstrząsnąć buteleczką przed użyciem i wtedy nabieramy, o teraz nawet w pipetce widać, nie wiem czy to na kamerze będzie widać, że jest na dole woda, a u góry olej, więc zawsze zanim nabieram do pipetki, najpierw potrząsnę butelką. Uwielbiam to serum za zapach, jest niesamowicie przyjemne. Ja mam tą wersję z kasztanowcem, mają chyba jeszcze jedną wersję i naprawdę jest cudowny. Moja skóra go bardzo polubiła. Nie jest za tłuste, nadaje się idealnie pod makijaż, albo jeszcze na to jakiś filtr, albo zupełnie nic, tylko po prostu samo to serum. To się w sumie nazywa krem w płynie. To jest naprawdę świetny produkt, ja jestem nim zakochana. I tak jak mówię, zużyłam już ponad połowę od tego czasu, ale stosuję właśnie dwa razy dziennie. I też jeszcze jeden, jak już jesteśmy przy rzeczach z tych targów, to ulubieńcem. Nie może tutaj zabraknąć tego peelingu do ciała, natu. Kokos, wanilia, zapach jest po prostu obłędny i to właśnie przez ten zapach no, stał się zdecydowanym ulubieńcem. Jest tak ciepły, tak faktycznie otulający, że po prostu no przepiękny, cudowny zapach. Jedyny mały minusik to, że jest troszeczkę niewydajny, muszę go naprawdę oszczędnie używać, bo inaczej bym go zużyła na dwa razy, jeśli chciałabym się porządnie nim natrzeć. Więc fajnie by była ogólnie jakaś większa taka jego wersja, ale świetna konsystencja, szczególnie na suchą skórę właśnie polecam, bo wtedy fajnie peelinguje, bo tak to na wilgotną jest dla mnie zbyt delikatny, a na suchą jest idealny. I zapach jest cudowny, co tu dużo mówić, już też mówiłam na tamtym filmiku, więc jeśli jeszcze nie oglądaliście, to serdecznie zapraszam. I ostatnia rzecz też z targów, którą dostałam w prezencie, to jest bronzer Amelie Bahama Kiss. Mam go dzisiaj też, oczywiście też z tym Million Dollars, o którym już Wam wiele, wiele razy mówiłam, więc już nie będę się powtarzała. To jest bronzer, którego odkąd go mam, też się z nim nie rozstaję i codziennie ląduje jako bronzer do ocieplenia właśnie na boki twarzy oraz dzisiaj też jako cień na powieki. Bardzo, bardzo polubiłam tą wersję i często właśnie tak noszę właśnie ten produkt i na oczy i właśnie do ocieplenia. Nie jako takie typowe konturowanie, to jest taki ciepły odcień, ale właśnie do ocieplenia twarzy ja to bardzo, bardzo lubię. Nie przepadam za takimi mocno chłodnymi bronzerami do konturowania. To jest idealny produkt dla mnie do mojej karnacji, bo jest ciepły, ale nie jest ceglasty. Tylko właśnie taki idealny. I kolejny produkt to jest odżywka do włosów, taki balsam marki Balea. To jest jeden z tych niewielu produktów w mojej kosmetyczce, w mojej pielęgnacji, który nie jest naturalny, aczkolwiek jest wegański, nie testowany na zwierzętach jak wszystko, znaczy wegańskie nie są wszystkie, ale nie testowane na zwierzętach, tak? I nie ma też silikonów. I to jest Vintaha Balsam, czyli taka odżywka, taki balsam do włosów właśnie na ten okres taki zimowy, kiedy włosy się często elektryzują, potrzebują takiego większego nawilżenia.
Jest niesamowicie wydajny, bo ja go już stosuję dosyć długo i nie na skórę głowy, tylko właśnie na same końce. I on nie wygładza, że tak jak silikon, tak jak mówię, on nie ma silikonów w składzie, jest masło shea, kilka silikonów, pantenol chyba, jeśli się nie mylę, kilka silikonów, kilka protein. Co się właśnie zapowiedziałam, bo się śpieszę. W każdym razie on nie wygładza jak takie typowe silikonowe jakieś balsamy, odżywki, ale czuję, że właśnie faktycznie tak fajnie nawilża i jak wysuszę włosy na szczotce, to one są takie bardzo miękkie w dotyku. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Coś czuję, że światło się chyba zmienia i bateria mi pada, więc się lepiej pośpieszę. Więc ten produkt naprawdę bardzo godny polecenia. I choć następny produkt kupiłam dopiero tydzień temu, to się zakochałam w nim od razu. To są cienie do, nie do powiek, do brwi marki Alverde. Bardzo, bardzo fajne. Mam je dzisiaj też na brwiach. Odkąd właśnie kupiłam, to codziennie lądują na brwiach. Takie dosyć chłodne odcienie. To jest niby taki moka brązowy, ale ja bym powiedziała, że to jest taki brązowo-szary odcień. Świetny produkt. Miałam ochotę właśnie na efekt, jaki dają cienie na brwiach i jak na razie jestem bardzo, bardzo zadowolona. I ostatnia już rzecz, może zdążę zanim bateria padnie, to jest też produkt, który mam na ustach. W ostatnim filmiku pokazywałam wam wersję konturówki i musiałam dokupić wersję szminki w sztyfcie matowa. To jest też Alverde odcień 60 Rosewood Smile w obu wersjach i przepiękny, przepiękny produkt. Dobra, żegnam się z wami, bo zaraz mi bateria padnie i muszę zaraz wyjść, więc mam nadzieję, że tacy szybcy ulubieni wam się podobało, miło wam się mimo wszystko oglądało, mimo mojego roztargnięcia. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał i że uda mi się w miarę jakoś nagrać, bo już mówiłam wam na Instagramie, że teraz będzie mała przerwa ze względu na przeprowadzkę, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. Pozdrawiam was cieplutko i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!